Witajcie moi drodzy w poniedziałkowym zastrzyku. Mamy lekkie opóźnienie, miałam zacząć o 20, ale zaczynam trochę później. No cóż, pewne sprawy mi się przeciągły. Myślę, że nadrobimy ten czas. Chciałam Was dzisiaj przede wszystkim, jak zwykle, poprosić o to, abyście wpisali w komentarzu jedynkę, jeżeli jesteście ze mną na żywo, oraz dwójkę, jeżeli oglądacie to nagranie z opóźnieniem. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej rzeczy, ja nie wiem, czy to jest nawet dobre słowo rzecz, metoda, technika, sposób, każdy pewnie z Was użyje innego określenia, które mnie bardzo pomaga w wielu sytuacjach, kiedy trzeba wystać przy swoim, kiedy trzeba żyć w zgodzie ze sobą, kiedy trzeba umieć postawić swoje granice. Niekoniecznie jest to związane stricte z byciem asertywnym, po prostu pomaga nam żyć w prawdzie, wytrwać. Może brzmi to na razie górnolotnie, ja zaraz o tym powiem i to przybliżę, ale czemu to jest takie ważne? Zobaczcie, na pewno i niech podniesie rękę teraz każdy, kto choć raz w życiu miał taką sytuację, że wchodził w takie relacje, czy to biznesowe, czy to relacje towarzyskie, czy to relacje koleżeńskie, kiedy było bardzo nierówne rozłożenie zasobów, kiedy jedna strona dawała dużo, dużo więcej, a druga strona dawała dużo, dużo mniej. Wszędzie tam, gdzie mamy bardzo nierówne rozłożenie zasobów, nie popłynie energia. Szczególnie ma to znaczenie w sytuacji, kiedy z tą osobą widujemy się częściej, tak? Nie jest to relacja na odległość, ani taka, która jest bardzo incydentalna. Mówimy o tych wszystkich relacjach, które odbywają się w miarę regularnie. Na pewno też każdy z Was miał w swoim życiu taką sytuację, że robił coś nie w zgodzie z sobą, robił coś, co było dla niego niewygodne, nie potrafił się wykręcić z danej sytuacji, było mu głupio. Pewnie też przyszło Wam nieraz znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy nie potrafiliście się odpowiednio wycenić, nie potrafiliście postawić górnej granicy, ani też dolnej tego, za ile jesteście w stanie coś zrobić, z kim jesteście w stanie coś zrobić, na ile jesteście w stanie pójść na ustępstwa, kiedy przestać robić coś całkowicie za darmo, kiedy przestać ciągle robić wolontariat. Takich sytuacji każdy z nas w życiu pewnie miał parę. Niektórzy mają je częściej, niektórzy rzadziej. To był tylko przykład. Chciałam Wam powiedzieć, że mnie w takich sytuacjach pomaga jedna prosta, nazwę to technika, metoda, ale jest ona bardzo skuteczna. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby zacząć ją stosować, na ile jest w nas gotowości, na ile mamy odwagi sami przed sobą w tym wystać. Otóż ta metoda nazywa się umowa z samym sobą. I to jest bardzo piękne, dlatego że jak dasz sobie, samym sobą umowę na określoną rzecz, sytuację, zadanie, to jeśli jej nie dotrzymasz, to będzie Ci bardzo trudno spojrzeć sobie w oczy w lustrze na drugi dzień albo nawet tego samego dnia. Danie sobie takiej umowy z samym sobą bardzo nas uskrzydla. Daje nam siłę do tego, żeby umieć powiedzieć coś szczerze, żeby umieć odmówić, żeby wiedzieć, że w dane sytuacje się nie wplątuje, żeby w zgodzie właśnie ze swoją prawdą, ze swoim stanem ducha, ze swoim stanem emocji nie wchodzić w określone sytuacje, żeby wiedzieć, to nie jest moja bajka, ja już się w to nie bawię, ja tego nie powtórzę. I taką umowę, zależy właśnie jak ją nazwiecie, można ze sobą zawierać na każdą sytuację w danym życiu. I to będzie Wam pracować. Ja sobie w grudniu, podam Wam przykład mój osobisty, kiedy mnie to bardzo pomogło. Nie będę tutaj wchodzić bardzo mocno w detale, ale powiem Wam o ogólną zasadę. Ja sobie w grudniu powiedziałam, najpierw bardzo mocno w myślach, a potem nawet chyba powiedziałam to głośno i to nieraz do mojego męża, bo też biznesowo o wielu sprawach rozmawiamy i wymieniamy się doświadczeniami, sami się też patykami tam dźgamy, dajemy sobie kopa. I to nam pracuje. I pamiętam, że też powiedziałam wtedy najpierw sama sobie,
że od nowego roku, choć nie lubię postanowień noworocznych, ale to akurat wtedy tak mocno w tym grudniu nabrzmiało. I wtedy powiedziałam sobie, daję sobie sama ze sobą taką umowę, że nie będę już wchodzić w żadne sytuacje, w których nie jestem win-win, ani biznesowo, ani towarzysko, ani relacyjnie. Wszędzie tam, gdzie ja daję swoje 100%, chciałabym, żeby druga strona też dawała swoje 100%, a przynajmniej to swoje 100%, na ile w tej chwili jest gotowa. Że nie będę już nikogo ratować, ciągnąć za uszy. Ja mogę wspierać, ja mogę pomagać, ale poziom wolontariatu w swoim życiu naprawdę też już wyczerpałam. I mam teraz pełną świadomość, odwagę i gotowość, żeby o tym mówić. I może ktoś się obrazi, może nie wszyscy to rozumieją, ale bez takiej umowy z samym sobą, bez zgody na to, nigdy nie ruszę do przodu i każdy, kto jest w biznesie, każdy, kto się zajmuje samorozwojem, wie, że ten krok musi przejść. I świat pięknie Cię wysłucha i szybciutko powie, sprawdzam, na ile jesteś gotowa, na ile to, co powiedziałaś sobie i wszechświatu, to nie są dyrdy małe. I rzeczywiście tak się stało, słuchajcie, bo w styczniu miałam 3 sytuacje towarzysko-biznesowe, które pokazały mi właśnie jak na tacy. No okej, Tatiana, to jest cudowna okazja, żebyś wywiązała się ze swojej umowy. No to zrób to. I powiem Wam, że to mi dodało skrzydeł. Wszystkie te 3 sytuacje rozwiązałam w sposób bardzo szczery, bardzo otwarty, na podstawie szczerej rozmowy, odwołując się właśnie do tejże umowy. I powiem Wam szczerze, że to bardzo dobrze pracuje, bo ludzie to potrafią zrozumieć. Bo jeżeli ja powiedziałam, że gdybym podpisała tą umowę, to nie byłabym w zgodzie z samą sobą, bo, i tutaj wyjaśniłam, to powiem Wam szczerze, że takie argumentowanie i takie przedstawienie sytuacji, kiedy ja mówię prosto serca, kiedy ja dążę do tego, żeby to było win-win, żeby to było w zgodzie ze mną, naprawdę otwiera ludziom oczy i serca i reagują bardzo, bardzo pozytywnie. I wszystkie te 3 sytuacje zakończyły się świetnym rozwiązaniem. Takim, że na chwilę odłożyliśmy tą współpracę, ale jesteśmy w kontakcie. Jak urodzą się nowe tematy, będziemy współpracować i współdziałać. Nikt na nikogo się nie obraża. Pewnie może gdybym takich rozmów miała 30, to jakiś odsetek tych rozmów by był zupełnie inny i może ktoś by się obraził i by tego nie zrozumiał i mógłby powiedzieć, że mi się w głowie poprzewracało, ale ja wiem, że wszystkie te 3 rzeczywiście skończyły się fajnie. I to, do czego Was zachęcam, to miejcie właśnie odwagę, żeby taką umowę z samym sobą zawrzeć na każdą rzecz, która będzie dla Was ważna. Zawsze wtedy, kiedy jest coś dla Ciebie ważne i wiesz o danej sytuacji, że jest to nierówne rozłożenie zasobów, wiesz, że Ci to nie służy, wiesz, że Ci to nie pracuje, a jednak nic z tym nie robisz, no bo co? No bo się boisz, czyli masz jakieś lęki, to wtedy ta metoda może Ci dodać skrzydeł. I podsumowując jeszcze, tak na koniec chciałam powiedzieć o czymś, o czym mówiłam całkiem niedawno, bo w piątek, ale no nie wszyscy mieli możliwość wysłuchać tego, co mówiłam na spotkaniu w Wiśle, że trzeba bardzo umieć rozróżnić, czym jest strach, a czym jest lęk, bo wtedy będzie nam łatwiej. Otóż słuchajcie, strach jest taką sytuacją, która jest związana z prawdziwym, autentycznym, realnym zagrożeniem naszego życia. I tak naprawdę prawdziwych sytuacji, kiedy budzi się w naszym organizmie lęk, przepraszam, strach, jest naprawdę nie tak dużo, bo to mogą być sytuacje, kiedy rzeczywiście czujesz, że jest zagrożone Twoje życie. Ktoś przystawia Ci pistolet do skroni, widzisz w lesie biegnącego dzika albo wilka, albo widzisz inne sytuacje, o których wiesz, że to będzie bezpośrednie zagrożenie Twojego życia albo Twoich uczuć. Natomiast sytuacje lękowe to są sytuacje dominujące. Sytuacje lękowe to jest nasz sposób myślenia, nasze wyobrażenie na temat tego, co się mogłoby stać, albo co się stało, ale tak naprawdę dokładnie, nie opierając się na faktach, nie wiemy, jaki to miało wydźwięk. Lęki to jest nasz sposób myślenia o danej sytuacji. I jak sobie uświadomimy, ile sytuacji mamy w życiu lękowych, to będzie nam wtedy dużo łatwiej na to spojrzeć, że tak naprawdę nic nam nie grozi, nic się nie wydarzy, bo to nie jest bezpośrednie zagrożenie życia. I pytanie coachingowe, które ja zadaję, to jest takie pytanie banalne,
takie, które każdy coach chyba stosuje. Jeżeli masz jakiś problem, jeżeli jest jakaś sytuacja, która może być pewnie patrząc z boku, przez osobę postronną, która właśnie nie jest w tych emocjach, zawsze może Ci zadać pytanie, bardzo proste. Okej, to powiedz w związku z tym, co najgorszego może się stać, jeżeli coś tam. I tutaj dodajemy tą sytuację, o której mówimy. I co się okazuje bardzo często? Że często ludzie odpowiadają, kurde, no nic się nie wydarzy, albo no najwyżej się obrazi, albo no najwyżej sobie coś tam pomyśli, no właśnie. A tak wygląda sytuacja lękowa. To te lęki nas paraliżują i powodują, że nie działamy, że nie zapytamy, że nie staniemy w obronie siebie, swoich interesów, nie wycenimy się odpowiednio, nie powiemy, co jest dla nas ważne. Często też mamy tendencję myśleć o kimś w sposób, nie wiem, pozytywny. Kogoś lubimy, ale my w ogóle o tym nie mówimy. I ludzie nie wiedzą, że ktoś może kogoś lubić. Ja miałam parę razy taką sytuację, że byłam przekonana, moje wewnętrzne myślenie, nie to, żeby mi to spędzało sens powiek, ale jakby mnie ktoś tak wyrwał do odpowiedzi i by mnie zapytał, a jak sądzisz, czy ta osoba to raczej tak Cię lubi, czy tak niekoniecznie, to wiele razy miałam taką sytuację, że mówiłam, nie, no ona chyba to za mną nie przepada, bo tak rzadko ze mną rozmawia, nic do mnie nie mówi, nie komunikuje się, a okazywało się przy bliższym poznaniu, że ta osoba na przykład bardzo ciepło się o mnie wyrażała. I to jest niesamowite, bo ja sobie myślę, Boże, jakie to jest ważne, żeby mówić ludziom, że są dla mnie ważni, że ich lubię, że podoba mi się sposób ich pracy, cokolwiek. Wszystko zależy od tego oczywiście, jakiej relacji i sytuacji to dotyczy. Dlatego, moi drodzy, nagadałam się dzisiaj, jak z pistoletu trochę, ale jak jechałam i wracałam do domu, to tak sobie pomyślałam, tyle razy w ostatnich, nie wiem, 2-3 tygodniach ten temat wypływał, właśnie tego, że nie starcza mi siły, nie starcza mi odwagi, żeby zająć się sobą, żeby się odpowiednio wycenić, żeby odpowiednio coś przeprowadzić, że mówię, tak, to jest temat na dziś. I właśnie z tym tematem Was zostawiam. Dajcie sobie czas, powiedzmy tydzień, żeby się z tym oswoić, przemyśleć, ale jeżeli Was kiedykolwiek zakiełkuje przez ten tydzień taka sytuacja czy taka myśl, że widzicie, że to Wam nie służy, że to jest wbrew Wam, że wiecie, że to trzeba zmienić, ale tego nie robicie, to znaczy, że to jest idealna sytuacja do tego, żeby zawrzeć ze sobą umowę i ją realizować. I z tym, moi drodzy, przemyśleniem Was zostawiam. Życzę Wam wspaniałego, cudownego tygodnia. I na koniec jeszcze, moi drodzy, taka moja prośba od Was, ponieważ właśnie ta umowa z samym sobą mi na to pozwala, to proszę Was, to jest dla mnie bardzo ważne. Bądźcie bardziej aktywni na mojej grupie, bo ja czasami mam wrażenie, że ja tam jestem sama, chociaż widzę, że są jakieś wyświetlenia, czasami ktoś napisze, to wszystko, co piszecie, nawet jakieś bzdurne hej, hop, siup, nieważne co, z punktu widzenia twórcy, uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo ważne i będę Wam niezwykle wdzięczna, jeżeli napiszecie do mnie cokolwiek, jeżeli sami coś wrzucicie, może znajdziecie coś fajnego, jakiegoś mema, coś śmiesznego, albo jakieś pytanie Wam się urodzi, wcale nie musi być jakieś wielkie, trudne i górnolotne, to bardzo Was proszę, po prostu go wrzucajcie, ja się za każdym razem postaram wcześniej lub trochę dłużej w czasie odnieść do tego pytania, ale też chciałabym, żeby ta grupa była po prostu radosna. I jeżeli macie coś fajnego, ciekawego, jeżeli ktoś widzi mema, to wrzućcie go, podzielcie się, będzie mi bardzo, bardzo miło. Moi drodzy, w związku z tym, moi kochani, pozdrawiam Was serdecznie, trzymam kciuki za Was, za Wasze umowy i do zobaczenia po drugiej stronie za tydzień. Cześć, pa!